Gmina Krywany leży w górnym biegu rzeki Torysy, w pobliżu lewockich szczytów. Od 1994 roku gmina organizuje festiwal folklorystyczny, który dzisiaj nosi imię Jana Lazorika. Jego największym dziełem, albo raczej działaniem, było zachowanie sztuki ludowej oraz kultury ludowej. Nigdy nie mówiło o folklorze, ale o sztuce ludowej i kulturze ludowej. W tym leży jego największa zasługa. Myślę, że dobrze się stało, że zajął się dokumentowaniem kultury ludowej. Jan Lazorik urodził się w gminie Torysa 29 października 1920 roku. Językoznawca, botanik, etnograf, znawca muzyki ludowej. Był zapalonym zbieraczem, pisarzem, ale także wizjonerem. Podczas swojego bogatego życia ostrzegał przed niebezpieczeństwem i przewrotnością dzisiejszych czasów. Także dlatego starał się zachować i uchronić dla następnych pokoleń kulturę ludową i jedno ze słowackich narzeczy. Nasi przodkowie byli wspaniałymi obserwatorami świata, rzeczy i ludzi. Również tego, co dotyczy synonimów w wyłapywaniu podobnych cech. Narzecze jest o wiele bogatsze niż język pisany. Również te dialekty są najwyraźniejszym przejawem autentyczności dla etnografa. To, że się człowiek urodził oraz różni od pozostałych, to jest właśnie ten sens życia w różnorodności. A teraz w całym świecie to się niszczy. Teraz najpaście migierko słuchają, ci nasze cepi dobre palszają. Chrapi! Ubiku bol, bo to rubo, bo to ruba. Milan Korufus mi napisał. Nie zgadzam się z tobą, że bronisz narzecza. Naród słowacki musi się zjednoczyć w jednolitym pisanym języku. Co mu odpisałem, chyba nie chcecie, żebym teraz powtórzył. Jakbyśmy się tego wstydzili, co jest oznaką braku kultury, ponieważ Niemcy również, mimo iż mają własny pisany język, to każdy ma swój dialekt, który pielęgnuje. W przemowach, w przemówieniach również używają go politycy. Kiedy przychodzi agitować, to mówią w dialekcie. Można powiedzieć, że pracował z typową dla siebie żarliwością do ostatniego tchu. Nawet kiedy już nie wstawał z łóżka, jego myśli i pamięć działały perfekcyjnie. Często budził się w nocy, przypominając sobie jakiś archaizm lub związek frazeologiczny i później sobie to zapisywał. Niestety nie znalazł się nikt z instytucji kulturalnych, społecznych, może samorządowych, kto by uporządkował i zarchiwizował dorobek Jana Lazorika. I to jest może największe nieszczęście. Za późno jest na szczepienie drzewa, gdy już ma suche korzenie.